Zastanawiasz się, od czego zacząć przygotowania do dnia ślubu i przyjęcia weselnego? Być może słyszysz czasami, że na samym początku koniecznie musisz zarezerwować salę, bo to są długie terminy i po prostu musisz zrobić to na samym początku. Albo że trzeba najpierw zamówić fotografa, kamerzystę czy zrobić listę gości. Cześć, z tej strony Ola Ułańska, współautorka bloga gotowenaślub.pl. Witaj w kolejnym odcinku naszego cotygodniowego cyklu Sobotni Pomysł na... Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 18 na naszym kanale YouTube, na naszym fanpage'u, jak również na naszym blogu gotowenaślub.pl. Dziś sobotni pomysł na to, od czego zacząć przygotowania do dnia ślubu i przyjęcia weselnego. Na samym początku być może mało romantycznie i nie tak wyobrażałaś sobie rozpoczęcie tego wspaniałego czasu w Twoim życiu, czyli przygotowań do dnia ślubu i przyjęcia weselnego, natomiast rekomenduję Ci to, żebyś zaczęła właśnie od budżetu weselnego, czyli tak naprawdę od budżetu domowego, bo to z niego wygenerujesz właśnie budżet weselny. Na początku musisz wiedzieć, jakie są Twoje finansowe możliwości, ile ten budżet może wynosić, tak żebyś po prostu na pewno zmieściła się w tym budżecie. Nie mogę po prostu słuchać lub czytać tych wszystkich historii, gdzie albo przyszła para młoda decyduje się na wsparcie finansowe bliskich, po czym naprawdę mają ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ narzucane są im zdania, roszczenia właśnie tych osób, które wspierają ich finansowo, więc wtedy zdecydowanie lepiej jest mieć po prostu swoje pieniądze i z własnych środków zorganizować ten ślub i przyjęcie weselne. Jeszcze inne osoby biorą różnego rodzaju kredyty czy pożyczki lub po prostu liczą na to, że wszystko spłacą z kopert. Zdecydowanie dla Twojego świętego spokoju i tego, żeby te przygotowania były naprawdę dużo bardziej spokojne i mniej stresujące, najpierw zacznij od tego, że po prostu policzysz, czy w ogóle na ten ślub i przyjęcie weselne Ciebie stać. Kiedy to już zrobisz, oczywiście warto jest, żebyście stworzyli ze swoim narzeczonym wizję tego dnia. Czy w ogóle zależy Wam na przyjęciu weselnym, czy może na przykład tylko na jakimś koktajl party popołudniowym, na przykład w piątek, co coraz bardziej staje się modne. Może wcale nie chcecie przyjęcia weselnego, tylko jakąś, nie wiem, wycieczkę z najbliższymi. Może w ogóle nie chcecie tego robić w Polsce, albo niech to będzie tylko jeden dzień zabawy. Nie chcecie na przykład poprawin, zastanówcie się nad tym, jak chcielibyście po prostu spędzić ten wyjątkowy czas, bo wcale nie musicie iść utartym schematem i możecie zorganizować coś naprawdę waszego, spójnego z wami, z tym, co zawsze chcieliście po prostu przeżyć. Kiedy stworzycie swoją wizję i kiedy wiecie, jakie są wasze finansowe możliwości, to czas wybrać 3-4 najważniejsze aspekty przyjęcia weselnego i ślubu dla Was, czyli Wasze 3 priorytety. Różne osoby, różne pary młode mają różne priorytety. Może to być na przykład, jeżeli macie taki międzynarodowy ślub i przyjęcie weselne, gdzie goście zjeżdżają się z różnych stron świata, to Waszym priorytetem może być to, żeby znaleźć miejsce, które ma na przykład dużą bazę tych miejsc noclegowych, bo chcecie dać swoim gościom możliwość po prostu noclegu, jeżeli na przykład jeszcze macie poprawiny, to już w ogóle. I na przykład to będzie Wasz priorytet finansowy, przede wszystkim finansowy. To oznacza, że zdecydowanie więcej będziecie chcieli i będziecie w stanie wydać właśnie na te miejsca noclegowe, niż na przykład na dekoracje ślubne, bo może to nie będzie dla Was takim ważnym właśnie aspektem. Albo przeciwnie, może właśnie piękne dekoracje, aranżacje kwiatowe, naprawdę duże i spektakularne będą dla Was zdecydowanie tym priorytetem, na który będziecie chcieli po prostu wydać najwięcej. Albo suknia ślubna, różne te priorytety są, zastanówcie się więc, co będzie takim Waszym priorytetem. Możecie wybrać aż 3 lub 4 takie aspekty, może atrakcja weselna, czyli jakaś spektakularna niespodzianka dla Waszych gości, coś, co urozmaici Wasze przyjęcie weselne. Także o tym koniecznie pomyślcie, bo to jest bardzo ważne, ponieważ znając tą wizję,
i priorytety, a także Wasze finansowe możliwości, zdecydowanie łatwiej będzie Wam po prostu podejmować decyzje. Jeżeli wiesz, że moim priorytetem są na przykład miejsca noclegowe dla moich gości, no to wiesz po prostu, że nie przeznaczysz bajońskiej kwoty na tort, czy zespół, czy inne tego typu również ważne aspekty, ale no masz swój priorytet, więc bądź w tym konsekwentna. Kolejna rzecz, którą i zwróć uwagę na to, że jesteśmy przy czwartym punkcie, a nadal nie doszliśmy do tego wyboru podwykonawcą czy sali weselnej, o którym tak często się mówi i tak często jest to doradzane parom młodym. Wszystko po kolei. Teraz czas na zarys, chociaż zarys listy gości. Zwróć uwagę na to, że jakim cudem w ogóle byłabyś w stanie wybrać obiekt weselny, jeżeli albo nie wiesz, czy on w ogóle pomieści tych wszystkich gości, których chcesz zaprosić, albo czy nie wybierzesz za dużego obiektu, jeżeli chcesz kameralne przyjęcie, to wszystko musi mieć jakiś taki, nie wiem, logiczny ciąg zdarzeń, więc teraz wypisz listę gości i tutaj również bądźcie spójni z tą Waszą wizją i jeżeli marzycie o tym kameralnym przyjęciu weselnym albo chcecie zrobić coś nietypowego tylko z najbliższymi, jakąś właśnie wycieczkę za granicę na przykład i tam właśnie celebrować swój ślub i przyjęcie weselne, no to trzymajcie się tego, macie prawo do tego, żeby mieć swój pomysł, swoją wizję i zrobić coś naprawdę, co Wam w duszy gra, więc tutaj też ta asertywność, nie dajcie sobie wejść na głowę wszystkim i nie musicie słuchać tych wszystkich rad innych ludzi, którzy na pewno będą mieli swój pomysł na Wasz ślub i przyjęcie weselne. Okej, mamy już budżet weselny, mamy wizję, priorytety, stworzyłaś wstępną listę gości. Czas na trudne zadanie, czyli widełki cenowe dla każdej jednej usługi. Minimalna i maksymalna kwota, którą jesteś w stanie za daną usługę dać. Jest to bardzo ważne przy późniejszym szacowaniu budżetu weselnego. I tutaj jedna ważna rzecz. Zawsze bierz pod uwagę tą górną granicę ceny, czyli tą cenę maksymalną, którą uznałaś, że dobra, tyle jestem maksymalnie w stanie dać za na przykład fotografa czy za suknię ślubną i zawsze ją bierz w swoich obliczeniach przy szacowaniu budżetu weselnego, bo dzięki temu zwiększasz tą szansę, że nie przekroczysz tego budżetu. Jeżeli uda Ci się coś zrobić poniżej tej kwoty, no to super, będziesz miała na przykład dodatkowe środki, żeby dołożyć do swoich priorytetów, ale tutaj zmniejszasz to ryzyko tego, że Twój budżet po prostu ugnie się pod tymi wszystkimi kosztami. Więc widełki cenowe dla każdej usługi są absolutnie bardzo ważnym zadaniem. Ja wiem, że to jest żmudne, bo biorąc pod uwagę kilkadziesiąt tych osób, podwykonawców, które współpracują z Wami tego dnia, faktycznie jest to dużo liczenia i dużo sprawdzania, bo tutaj też w zależności od miejsca inne są po prostu ceny tych usługodawców, więc musisz jakby tutaj się zorientować, jaka jest cena w tym miejscu, gdzie Ty docelowo chciałabyś przyjęcie weselne i ślub zorganizować. Różne są zakresy usług, oferty, więc tutaj jakby musisz na własną rękę znaleźć po prostu odpowiedzi na te pytania i zrobić te widełki. No i na koniec czas stworzyć plan działania, czyli przygotować swój indywidualny, dostosowany do Ciebie, do Was, do tempa Waszego życia, do czasu, który jakby pozostał Wam do dnia ślubu i przyjęcia weselnego, do tej Waszej daty. Więc to jest absolutnie niezbędne, żebyś przygotowała taki plan działania, żebyś po prostu nie działała w chaosie, tylko z jakimś konkretnym planem. No i dopiero po tym wszystkim warto jest, kiedy już znasz te wizje, te priorytety, już jakby masz tą koncepcję, dopiero wtedy zacznij po prostu szukać podwykonawców, szukać sali weselnej. To wszystko jest bardzo ważne, żeby robić to w pewnej kolejności, po to, żeby właśnie nie wkradł się chaos, żeby to wszystko po prostu przebiegało jak najbardziej sprawnie, no i też, żeby jak najwięcej stresu Tobie oszczędzić, bo samodzielna organizacja ślubu i wesela i tak jest dużym wyzwaniem, więc po prostu nie dokładaj sobie tego stresu, tylko działaj po prostu strategicznie, rozsądnie, planuj to wszystko
A na pewno będzie świetnie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek sobotniego pomysłu na przypadł Ci do gustu. Bardzo jestem ciekawa, na jakim etapie przygotowań jesteś. Czy masz już swoją wizję? Czy może wyznaczasz priorytety? Co z tymi widełkami cenowymi? Czy jest to dla Ciebie faktycznie takie wyzwanie? Będę bardzo wdzięczna, jeżeli odpowiesz mi na to pytanie w komentarzu. Widzimy się już za tydzień o godzinie 18. Dziękuję Ci bardzo. Mm-mm.